taki klimacik. Zarąbiste drzewo. Cześć, muszę je nagrać. Te kwiatuszki mi się podobają. Może lubił. Lubił jeść perliczki. Na 100%. Update nas. Nadal wyglądamy tak samo. Ale słodkie. Wygląda fajnie. Ej, nawet, naprawdę, można wejść. Widzę, że ty nie umiesz prowadzić vlogów. Zaproszę cię. No czekaj, bo tu jest do wejścia głównego dookoła. Przecież mówię. Musisz chodzić tam. Nie, bo ty nie lubisz, jak tak się nagrywa. Kurde, tak muszę mieć. O. Naprawdę tu jest. O, kurde, tam. O, dobra, to było puste. Ale plac! Nic ciekawego. Wejście główne. Wejście przez kawiarnię, entrance. Mówiłem, że palmiarnia. Ja to jestem dobry, jedno. Ale tu jednak jest zakaz wejścia. O, szuści. Odkryj nową palmiarnię w Parku Oliwskim. No ja naprawdę chcę tutaj wejść. No to gdzie jest to wejście? Tu jest to wejście? Bo tu pisze, że exit. Wejście główne przez... Pisze przez kawiarnię, to trzeba iść tamtędy, nie? Ciekawe, ile zapłacimy. Wydaje mi się, że... ty będziesz płacić. Dobra. Niestety misja zakończyła się... chciałam powiedzieć sukcesem, porażką, bo palmiarnia jest już zamknięta. Albo do 18 tam było napisane, no, a już jest 18. Ale zapinkala do mnie. Jeziora. No, no i kręciłam czegoś poza domem tym aparatem. Jak dojadę, gdzie jesteśmy? Gdańsko-Lipa, tak? Tak. Nic nie widać. Nas na pewno nie. Cały się rozmazałeś. Czekamy na pociąg. Jest 20:47, mamy pociąg, opóźniony jest 3 minuty, czyli mamy 20:50, pociąg jest 20:36, czyli musimy czekać 14 minut. Dobrze liczę? Pierwszy chęt. Nie docenię. Powiem tak. Musisz głośno mówić, bo to jest copyright. Nie, powiem tak. Zajebista sprawa. Pyszne. Czuć mięso. Mięso jest... Od 1 na 10. Od 1 do 10? Proste. 9. Jak się nazywa ta knajpa? Pan Baler. Pan Balero? Dobra. Czyli 9 na 10. Twoja ocena. Właśnie, pan Balero. Co takiej połowy uciętej i połowy ten? Ogólnie zjadłam już. Muszę mówić głośno, bo to jest muzyka. I brakuje mi teraz sosu. I tego, że pomidora. W sensie nie wiem, czy to by było dobre z pomidorem, ale że sam ogórek. Ale ogólnie oceniam na 8 na 10. Także ogólna ocena 8,5. Uuu, ty mamy 3, czyli po jednym i na pół. Czyli ty masz jednego, a ja mam 2. Chciałbyś. No porówno. Wyglądają spoko. No, jest taste test. Taste test? Ogólnie są z wołowiną. Strasznie mocno pachnie polendra. No. I kapusta. Ja nawet czuję tutaj. Mocno, no. Intensywnie pachnie, strasznie no. Mocno. A
I naprawdę, ale pachną bomba. Była wina trochę przysuszona, delikatnie. No, znalazł się krytyk, nie no, żartuję. Specjalnie cię wziąłam do Gdańska. No nie jest mocna taka, nie jest taka strasznie wyrazista. Ten tacos ogólnie mógł być mniej... Ma taki intensywny, taki pszenny smak, taki... To jest z mąki, nie wiem jakie to jest z mąki. Ale trochę się przebija przez te wszystkie składniki, to mnie mogło być bardziej neutralne. Ale ogólnie spoko. Czy kupiłbym drugi raz? Ogólnie? Zmieliśmy taco. Ja taco oceniam na takie... No w porównaniu do tej bułki... Nie wiem, takie 5. Już skończyłaś? Twoja ocena? Co ja powiem o taco? Taco! Bez szału. Bo wina trochę Sorry, bo z tym krzywą. No wiem. Bo wina trochę była przesuszona. Śmietana bardzo fajnie. No śmietana bardzo. Za kolendrę plus, bo lubię. Nie było jej nie dużo, nie była przesadzona. Też się mogę powiedzieć. Nie było w ogóle awokado. To mnie dobiło. Ale nie było napisane, że jest. Nie było awokado w środku. No to mówię, ale nie było napisane na tym filmie. No wiem, dlatego mówię, że nie było. Może ogólnie. Powinno być, żeby nie tak, przynajmniej dla mnie. No nieważne. Ten smak ogólnie samego tacosa, jakby tortilli, taki był mocno intensywny, taki za bardzo przez tą mąkę, taką śmieszną. 5,5 na 10 bym powiedział. No. Bułeczka, tacosy. No, w porównaniu do... Jako taco się to buję, ale... Przyjechaliśmy na dworze, nie wiem jak skończyliśmy w górach. Matko. Dlatego nie lubię prostować włosów, bo potem mam strasznie oklapnięte. No, ale ogólnie dzisiaj jesteśmy tutaj, na razie, a w tym miasto idziemy coś zjeść znowu. Jak oceniasz widok? Tak. Pewnie, bo wieje wiatr. No, pewnie tak. Chodziliśmy w katalog. Ja tak samo. To ja patrz. Nie wiem, spodziewam się czegoś lepszego osobiście. Dobra, to próbujemy. 20. Czyli co? Ta pizza na polecana albo słone spichlerz. Albo stacja totalnie będzie stacja. To nie wiem, co robimy. Chyba, że idziemy na jedną pizzę i na to greckie. Bez szału teraz. Ja uwaga, dołączę tutaj. Czekamy na pizzę. Wygląda fajnie. Tak to jest, gdzie kucharz. Zawsze coś zrobił lepiej, nie? No wiem, no trochę tak narzekam. Na wszystko narzekam, zawsze coś znajdę. Ogólnie próbowałem tak na jeden kawałku, sobie w trynowej oliwy. Jest super. Cały czas takie samo smaczne, tak samo smaczne. Bardzo wycyją, zajęliście. Super jest. Miał być z kolendrą, a jest rukolą. Nie wiem, czy im to zobaczę. Chyba jest nawet lepiej. Jak ci się jadło? To był jeden z lepszych makaronów, jakie jadłem.
absolutnie cię prześwietla. Zwłaszcza jak to słońce mam rację, tam jest. Jak mówię. Czyli polecasz? Polecam ci na 10 strony Spichlerz, Pasta Miasta. Nie nadaje się do recenzji, ale co się to na recenzji takich przedkamerowych. Wstydzisz się? Krępujesz się przed kamerą? Bardzo się krępuję, nie wiem co w ogóle powiedzieć. Patrzę w obiektywie. Co? Następny. Też nie jestem za wysoki. Neptun. Ładnie ktoś śpiewa. Trzeba się poświęcić. Nie widać. Trzeba się poświęcić po prostu. Ale mnie boli mnie ręka. No, więc jesteśmy teraz w parku Słowackiego, Bielsku Białej. Nieprawda. Jest tam. To jest park jelitkowo. I no nie boli mnie ręka, ja nie mogę tak trzymać. Jesteś leszczem. Muszę tak trzymać. Ty wiesz trzymać? Jak ty chcesz być youtuberką i robić vlogi, no bo, nie trzymając no tak aparatu? No bo to jest zły ten. Co zły ten? No boli mnie od niego ręka. No jesteś za ciężka może, no za ciężki. Oceniamy teraz wszystkie, no nie machaj tak tą kamerą. Oceniamy dzisiaj teraz wszystkie jedzenia, które dzisiaj zjedliśmy, bo ale śmiesznie wyglądasz, czemu jesteś taki... No. Jaki? No szybko, bo mnie ręka no, boli. No dobra, oceniamy dzisiaj wszystkie jedzenia, które dzisiaj zjedliśmy, bo w knajpach grała muzyka i nic nie było słychać. Także oprócz tej pierwszej kawiarni, ale tam nie ocenialiśmy dobrze, więc nie chcieliśmy tego robić. To zacznijmy od pierwszego miejsca, czyli drukarni. Zacznijmy od nowa. No. O której słyszałam bardzo dużo opinii i zawiodłam się, bo zamówiliśmy matcha i na spółkę Banoffee. No matcha była średnia i to Banoffee też. Ja matcha oceniam na 7 na 10, a Banoffee na 5 na 10, czyli średnia ocena to 6 na 10, moja sama. Teraz to jest twoja. Ogólnie nie wiem czemu, jakby ice matcha i matcha latte nie były w tej samej cenie. Jakby ice matcha, oni ją zrobili w ten sposób, że po prostu wlali zimne mleko i wlali zrobioną matchę do środka, albo po prostu sypali matchę do mleka z lodem i tyle. A ice latte było tańsze o złotówkę. To wymaga serio? Dużo... Nie było droższe? Nie, było tańsze o złotówkę. I to sorry, no wymaga troszeczkę większego nakładu pracy, bo musisz dobrze spienić mleko i wlać dobrze zrobioną matchę i tyle. Przynajmniej, nie wiem, no nie wiem, może ja trochę głupiej i wymyślam. Pewnie tak, nieważne. Bananowi było totalnie beznadziejnie. Było to ciasko, było w ogóle czarne, twarde, ja był jak 150, nie dało się tego w ogóle utegować. Ja wiem, że to nie było pierwszej świeżości, ja rozumiem to. Ale Bananofi smaku było mocno poprawne. Chciałem ocenić całokształt. To Bananofi, to pseudo coś, to było takie... Nie było niedobre, bo dało się to zjeść. Czyli takie 5,5 na 10 bym dał. Matcha 7 na 10, bo to jest matcha, ja lubię matcha, jest była w porządku. Czyli ocena ogólna drukarni 6 na 10 według mnie. Dobra, następne miejsce to było pizza. No mi pizza tak smakowała 8 na 10, w sensie była bardzo w porządku. Ogólnie bardzo lubię z oliwą, a ta była z oliwą i smakowało mi to. Pizza jak dla mnie ogólnie na ostro była kozak, jeśli zwykłą margaritę. Ogólnie powiedziałbym, że takie 8 na 10 jako całokształt. Co mogę jeszcze powiedzieć? Oliwa ostra nie była ostra. Oliwa czosnkowa nie smakowała niczym, bo było kilka płatków czosnku, po prostu chipsy z czosnku zrobione, a nie powinno tak być zrobione. W każdym razie mieli jeszcze oliwę cytrynową. Ta olia scenowa była w punkt, była pyszna. Naprawdę była pyszna. Lubię takie ciekawe połączenia. Także 8 na 10. Oliwa cytrynowa 10 na 10. Topka. Czas.
I ostatnie miejsce to była Pasta Miasta w Słonym Spichlerzu. I ogólnie mieliśmy najpierw planie iść na greckie, ale tak nam zapachniało tym makaronem, że nie mogliśmy się powstrzymać i był przepyszny. W sumie zdecydowaliśmy się na nie pamiętam jaki, ale wszystko było idealnie, porcja... Ja nie mam uwag. 10 na 10. Myślałam, że to jest tylko basic makaron, bo wczoraj też na stoczni była Pasta Miasta i my nie poszliśmy na to, bo stwierdziliśmy, że to był makaron jak makaron, ale no nie żałuję, bo była przepyszna. Także Pasta Miasta 10 na 10 zdecydowanie. 10 na 10 zdecydowanie. 10 na 10, topka. Makaron z sosem orzechowym, z orzechami prażonymi. Dobrze była rukola zamiast kolendry. Mógłbym to jeść codziennie. No. Mógłbym za to płacić codziennie 3 dychy. I tyle kosztował w sumie to makaron. Ale jest nieba, tutaj nieba. Ciemno, także jedziemy do domu. Coś chciałem powiedzieć? A, czyli nie było zachodu słońca, ale same gwiazdy wyszły. Radość. Jedziemy na rybę. No właśnie zaczyna. Tak? Mhm. Boskie. Ten sos, i naprawdę ja, pomimo tego, że ten kawałek mi się rozwalił, ja jestem fanką tego sosu. Najlepiej wydane 14 zł. Aha, jednak więcej. 23. Boję się gołębi. Ale jakby ja wiem, że ja mam. Bardzo profesjonalne recenzje z dołu. Profesjonalny masz już zamknięty. No widzę właśnie. Ja oceniam 10 na 10. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Koniec. Ja też daję 10 na 10. Było szybkie, smaczne i fajne. Cieszę się, że się zgadzamy. To będzie bardzo vlog taki o wszystkim, o niczym, z wszystką i znikąd. Czyli tak jak twój po prostu. Nieprawda. Nie. Musimy porozmawiać o tym teraz. Pozostałe karty odłóżcie do pudełka. Ale jest bardzo dobra. Czy to jest banana? To nie wiem. To jest banana, ale mają pyszną kawę. Nie? Na podwójny espresso, kawa z przodowką. Wiem, że ciężko wyceniać kawę ogólnie, bo lato tak naprawdę powinno się wziąć espresso i wtedy tam opowiadać i tak dalej. Ale kawa sama w sobie jest tak pysznie, że tak powiem, orzechowa. Tak na kawę, nie, że tam syrop jest, nie wiem, syrop bananowy, ale nie czuję tego bananowy. Ale kawa sama w sobie ma taką smaczną i delikatną, taką kremową nutę orzecha. Jest strasznie pełny smak tej kawy. Jest taka w ogóle nie paskowata, może delikatnie na końcu, ale to nie jest pas, który musi być w kawie. Każdej, ale jest... Czuję, że mają idealnie ustawiony ekspres na pewno. I umieją robić kawę, mają fajny tamper. Jest dobra, nieprzepalona, mocno intensywna, bo czasami jak bierzesz sobie jedno espresso, albo nawet podwójne espresso, bo latte to mleko wszystko zabija i potem nic nie jest takie inne. A to jest naprawdę... Dobra, teraz ciasto. Mamy jeszcze sernik gruszkowy. Gruszkowy, czuć, że ktoś umie robić ciasta. Ja już oceniam 10 na 10. Zwykły sernik z gruszką, ale też naprawdę przebosko zrobiony. Na pewno był zrobiony na parze, bo jest bardzo puszysty.
Ale tak się zasłodzimy. Musisz pić, przecież to nie wypijesz, ty będziesz... Thank you.